Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego 7 modułu kursu Utrwalanie żywności. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Pojęcie konserwowania żywności oznacza metody, które mają na celu zachowanie i utrzymanie żywności w niezmienionym stanie poprzez zabezpieczenie przed niekorzystnym wpływem czynników chemicznych, utlenianie, fizycznych, temperatura, światło, biologicznych, mikroorganizmy. Przechowywanie żywności wiąże się z ryzykiem utraty wartości odżywczej, bezpieczeństwa mikrobiologicznego oraz parametrów sensorycznych jak smak, zapach, kolor czy konsystencja. Utrwalanie żywności polega na przedłużeniu okresu przydatności do spożycia, dzięki czemu żywność jest dostępna przez cały rok, a nie tylko sezonowo. W tym celu stosowane są różne metody przetwarzania, jak konserwowanie, odwadnianie, suszenie, wędzenie, zamrażanie, stosowanie opakowań oraz dodatków do żywności, np. przeciwutleniaczy lub innych środków konserwujących. Dla spowolnienia procesu psucia się artykułów żywnościowych stosowane są substancje, które działają hamująco lub niszcząco na bakterie, drożdże i pleśnie. Związki siarki stosowane są głównie w celu zahamowania rozwoju bakterii w winie, suszonych owocach, marynowanych warzywach. Kwas sorbowy stosowany jest do utrwalania produktów ziemniaczanych, serów i dżemów. Ważną grupą substancji konserwujących są azotany, azotyny oraz ich mieszaniny dodawane do produktów mięsnych, zabezpieczające przed rozwojem bakterii Clostridium botulinum, które wytwarzają silnie trującą botulinę. Kwas benzoesowy i jego sole wapniowe, sodowe i potasowe są stosowane antybakteryjnie i przeciwgrzybiczo do utrwalania kwaśnych produktów żywnościowych, jak ogórki marynowane, dżemy niskosłodzone, galaretki i marmolady. Racjonalne przechowywanie artykułów spożywczych polega na stworzeniu takich warunków, aby zachowały jak najdłużej cechy świeżości, zdolność do konsumpcji względnie przerobu. Najlepiej do tego celu nadają się specjalnie wyposażone pomieszczenia lub wydzielone budynki, czyli magazyny. Powinny one być czyste, suche, o temperaturze dobranej do danego towaru. Nawet przy bardzo sprzyjających warunkach przechowywania czas magazynowania artykułów spożywczych jest ograniczony. Artykuły spożywcze zawierają zazwyczaj znaczne ilości wody i nietrwałe tłuszcze, które je łczeją, oraz białka łatwo ulegające gniciu. Przechowywanie może przedłużyć okres trwałości artykułów spożywczych, ale nie uchroni ich przed niekorzystnymi zmianami określanymi jako psucie. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.